Siema, ja jestem Nick, a to właściwie to Nick the Player i dzisiaj zrecenzuję najnowszy numer CD Action. Zaczynajmy! Oto okładka najnowszego CD Action, a na niej grafika z gry, na którą bardzo czekam. Watch Dogs Legion. W środku mega recenzja Crash Team Racing Nitro Fueled. Gra powinna chyba stracić znak jakości CD Action ze względu na to, że Activision właśnie wprowadziło do niej mikrotransakcje. Bez ostrzeżenia, bez zapowiedzi, po prostu je tam wrzucili. Czyste chamstwo. Oprócz tego poczytamy też o bardzo kontrowersyjnym temacie, jakim jest reprezentacja transseksualistów i innych osób LGBT w grach oraz o zyskującym popularność gatunku auto chess. Tym razem kartę zdobi grafika z Tekkena 7. Na jej odwrocie znajdziemy jak zwykle kodzik upoważniający nas do ściągnięcia dwóch gier: Crazy Machines 3 oraz Candle – The Power of the Flame. A teraz zobaczmy, czy te gry warto w ogóle instalować. Tym razem głównym pełniakiem jest trzecia część serii Crazy Machines. To gra logiczna oparta o realistyczny model fizyczny, w którym przyjdzie nam konstruować różnorakie mechanizmy. Wykorzystamy silniki, trybiki, lasery, rakiety i setki innych przedmiotów. W każdym z etapów mamy inne zadanie. Czasem jest to doprowadzenie piłeczki do kosza, a czasem dostarczenie światła roślinom poprzez podłączenie do prądu żarówek. Zawsze dostajemy zestaw przedmiotów, które musimy poukładać tak, aby wykonać zadanie. Reakcje łańcuchowe ogląda się naprawdę przyjemnie, co jest zasługą świetnego modelu fizycznego. Fizyka działa dokładnie tak jak w rzeczywistości, ani razu nie zdarzyło się, by któryś z elementów zachował się w nienaturalny albo nieoczekiwany sposób. Gra oferuje około 100 poziomów w kampanii. Są one bardzo zróżnicowane i wymagają od nas solidnego główkowania. Jest też edytor, w którym sami stworzymy swój tor przeszkód. Przez warsztat Steam można też bezproblemowo pobierać machiny stworzone przez innych, co sprawia, że liczba unikalnych poziomów staje się jeszcze większa. Do gry doklejono też kilka minigierek, które są tylko ciekawostką. Żadna z nich nie jest zbyt wciągająca ani rozbudowana. Wydawałoby się, że nic nie ma prawa tutaj pójść nie tak, prawda? Dobra fizyka, dużo etapów, edytor, wszystko jest na miejscu. Otóż niestety nie do końca. Crazy Machines 3 potrafi momentami denerwować, bo twórcy założyli, że gracz będzie rozwiązywał zagadki dokładnie tak, jak sobie to wyobrazili. Nie zrozumcie mnie źle, niektóre etapy da się przejść na różne sposoby, ale są też takie, w których musimy położyć jakiś przedmiot w idealnie tym miejscu, w którym chciał tego projektant poziomu. Jest to niezwykle wnerwiające, ponieważ wiemy, co musimy zrobić, ale raz po razie nie możemy przejść etapu, bo jeden z elementów jest położony o centymetr za bardzo w lewo albo w prawo. Pauzujemy więc symulację, przesuwamy ten element i odpalamy ją ponownie, aby dowiedzieć się, że znowu coś jest nie tak. Jeśli mamy szczęście, to po 5 takich powtórzeniach maszyna nareszcie zadziała. Ta wada nie jest w stanie totalnie zepsuć gry, ale potrafi wprowadzić nieco frustracji do bardzo spokojnej i relaksującej rozgrywki. Grafika jaka jest, każdy widzi, prosta lecz przejrzysta i kolorowa. Nikt nie będzie zbierał szczęki z podłogi oglądając Crazy Machines 3 w akcji, ale brzydko z pewnością nie jest. Pochwalę interfejs, który jest przejrzysty i łatwy w zrozumieniu. Elementy kolidujące z innymi podświetlają się, by poinformować nas o błędzie w konstrukcji, a prawym przyciskiem myszki możemy zaznaczyć kilka rzeczy naraz i na przykład je usunąć. Rozgrywce towarzyszy spokojna muzyczka, która brzmi jakby była wyjęta prosto z biblioteki darmowych utworów na YouTubie. Nie sądzę jednak, że jest to problem, taka muzyczka idealnie nadaje się jako nieinwazyjne tło do gry logicznej. Dźwięki przedmiotów są prawidłowe, chociaż brakuje tu wielu odgłosów, na przykład piłka odbijająca się od metalu i od drewna brzmi tak samo. Rozumiem jednak, że jest to raczej mała gra niezależna, więc nie oczekiwałem absolutnie nieskazitelnego udźwiękowienia. Jeśli lubicie maszyny Rubego Goldberga, czyli skomplikowane mechanizmy działające na zasadzie efektu domina, to Crazy Machines 3 jest grą dla was. Spokojna rozgrywka oparta na dobrym modelu fizycznym potrafi przykuć do ekranu. Jeśli wciągniecie się, to macie też do dyspozycji masę etapów, zarówno tych oficjalnych, jak i stworzonych przez graczy. Tego pełniaka da się lubić. Drugi pełniak to Candle – The Power of the Flame.
To zarazem platformówka, jak i gra logiczna, z naciskiem na ten drugi gatunek. W grze pokierujemy stworkiem o imieniu Teku. Jego wioska zostaje spalona przez wrogie plemię Łakcza. Ubrani w maski przypominające czaszki agresorzy, uprowadzili również szamana i to jego ma za zadanie odnaleźć Teku. Nasz bohater posiada też tytułową świecę, która pomoże nam wielokrotnie w trakcie zabawy. Cała historia jest dosyć prosta i opowiedziana została jak baśń. Mamy nawet narratora, który lubi często o sobie przypominać. Najczęściej tłumaczy nam, czym są określone przedmioty, albo też opisuje uczucia towarzyszące Teku. Grafikę zostawiam zazwyczaj na koniec, ale w przypadku tej gry musiałem od niej zacząć. Oprawa graficzna w Candle to miłość od pierwszego wejrzenia, tak cudowna rysowana grafika nie zdarza się często. Absolutnie wszystko, od bohatera przez scenerię aż po wszelakie efekty, zostało narysowane ręcznie i przeniesione potem na komputer. Wygląda to bosko i naprawdę nie mam się do czego czepiać. Zupełnie inaczej jest jednak w przypadku gameplayu. Tu mam wiele zastrzeżeń. Na pierwszy rzut oka można się w tej grze zakochać, ale wystarczy godzina albo dwie, by cały czar prysł jak bańka mydlana. Zacznijmy od czegoś, co przeszkadza nieustannie podczas zabawy. Od sterowania. Poruszanie się postacią jest toporne i bardzo opóźnione. Teku reaguje ospale na nasze komendy, a czasem nie reaguje wcale. Jeśli w ostatnich 3 sekundach coś robiliśmy, to istnieje szansa na to, że postać nie wykona następnej akcji, jaką jej zlecimy. Irytuje też to, że przechodząc z jednej sceny do drugiej, musimy podnieść palec z klawisza, a potem wcisnąć klawisz jeszcze raz, żeby kontynuować poruszanie się. Rozumiem, że nie jest to gra akcji i sterowanie nie musi reagować błyskawicznie, ale takie opóźnienie to przesada. Zagrajcie sami, a się przekonacie. Drugą potężną wadą jest to, że gra uwielbia nas zabijać znienacka. W grze mamy mnóstwo przypadków, w których gracz nie ma szans zobaczyć zagrożenia, bo jest ono zbytnie oczywiste. Nie twierdzę, że wszędzie powinny być znaki ostrzegawcze, ale piękna grafika nieco zbyt dobrze ukrywa niebezpieczeństwa czyhające na życie Teku. Zobaczcie na przykład na to. Kolce wyjeżdżające ze ściany są niemal niewidoczne i jedynym sposobem na ich ominięcie jest zabicie się raz i wyciągnięcie wniosków. A co powiecie na tą ledwo widoczną mackę, którą pokonać można tylko skacząc na ten liść i płosząc biedronkę, która rozproszy ową mackę? Moim ulubionym przykładem są jednak robale w tym miejscu. Wyglądają one jak element scenerii, ale tak naprawdę nim nie są. Skradając się, możemy je zdeptać, a jeśli to zrobimy, to obudzimy śpiącego wartownika i oczywiście giniemy. To po prostu zły game design. Gracz powinien zawsze mieć szansę zareagować albo przechytrzyć zagrożenia czyhające na niego, a w Candle nie zawsze może to zrobić. Myślałem, że może ja nie jestem zbyt spostrzegawczy, ale patrzyłem na inne gameplaye na YouTubie i wszyscy gracze pakują się dokładnie w te same pułapki. Gameplay nie jest jednak kompletnie skopany. W grze znajdziemy na przykład ciekawe zagadki. Potrafią być nieco nieintuicyjne, ale większość z nich jest logiczna i nie ogranicza się tylko do połączenia przedmiotów, tak jak często to bywa na przykład w grach typu point and click. Zdarza się też, że wykorzystać musimy umiejętności bohatera. Czasami zaświecimy świecą, a czasami poskaczemy trochę, by na przykład złamać deskę. Jest to zdecydowanie ciekawsze niż tylko latanie z miejsca na miejsce z plecakiem pełnym rupieci i klikaniem wszystkim we wszystko. Na koniec wypada pochwalić też muzykę stylizowaną na afrykańskie rytmy. Buduje ona przyjemny klimat i pasuje do tematyki gry. Wszystkie odgłosy też zostały dobrze dobrane. Podobają mi się przede wszystkim głosy przeciwników, którzy głośno celebrują zabicie Teku. Jedynie lektor mógłby być lepszy. Jego głos nadaje się do prowadzenia narracji, ale niektóre zdania wypowiada jakby od niechcenia. Świetna oprawa audiowizualna nie była w stanie zamaskować wad gameplayu. Candle The Power of the Flame może się spodobać, ale tylko tym, którzy przygotowani są na nieco frustracji. Jeśli podoba Wam się pomysł albo nawet sama grafika, to moim zdaniem warto zainstalować tą grę, żeby sprawdzić, czy Wam też będzie działała na nerwy. A więc, czy warto kupić najnowszy numer CD Action dla gier? Moim zdaniem dalej to nie jest ten poziom, który byśmy chcieli. Na szczęście tym razem obie gry trzymają jakiś poziom, ale no nie ukrywajmy, nie są to pełniaki dużego kalibru. Wydaje mi się jednak, że magazyn odbił się już od dna i będzie tylko lepiej. Czekajmy na numer 300, wtedy może dostaniemy coś naprawdę dobrego. Mam nadzieję, że dostaniemy coś naprawdę dobrego. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Każda pomoc się przyda. Na razie!